Siema, siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy coś, co mnie troszeczkę zaskoczenia wzięło, że tak to powiem. Bo chodzi tutaj o nie gołcy, bo jakby gołcy wrzuciły odcinek, to w sumie aż tak bym się nie zdziwił chyba. Bo i tak zapowiadają, że tam odcinek z pasutem cenzurują bardzo i tak wrzucą. Ale nie, chodzi o tą podróbkę gołców, która w sumie jest lepsza trochę od gołców moim zdaniem. No bo jest tam mniejszy budżet, ale jest tam większy taki luz i jakoś fajniej się to ogląda. Ale może też dlatego, że nie jest na czarnym tle po prostu. No i też biorą tam ciekawych ludzi. Pierw brali tego luzaka, Jurka z TikToka, a teraz wzięli Charo NBA. Jak wiecie, Charo NBA jest świeżo po rozstaniu, więc ciekawe, jak to będzie wyglądać i też ciekawe, czy kolejny gość to będzie na przykład, nie wiem, Mini Mike, bo Mini Mike to był taki oczywisty gość na gołcy na przykład, ale nigdy go w sumie nie wzięli, więc mnie to dziwiło w sumie, więc fajnie było, jakby na przykład tutaj wzięli Mini Mike'a, ale te mausy są też lepsze pod tym względem, że jest to jeden odcinek, jakby wszystko jest pakowane w jednym odcinku, przynajmniej tak było na pierwszym odcinku i to było fajne. To było coś, co mi się nie podobało w gołcach, że trzeba było na drugi odcinek czekać, żeby zobaczyć drugą część, a tak to jest wszystko fajnie spakowane w jedną. Więc no, oglądamy Charo NBA, jak mu poszło w randkach. W jednym z najgorzej ocenianych domków letniskowych w Warszawie. O, z parku, czyli miejsca darmowego. Widać, że budżet wzrósł po pierwszym odcinku, no i teraz wynajęli najgorzej oceniane domki letniskowe, więc to w sumie może być podwójnie zabawne. Ale cieszy mnie to, że poszli w tą stronę i mam nadzieję, że nie będą szli w stronę mega profesjonalizmu, tylko właśnie domki letniskowe jakieś takie na budżecie. Zary, ja przygotowałem dla ciebie tutaj takie serduszko. Miało być świece początkowo, ale chłopaki właśnie nie mieli budżetu, więc są precerki. No wiecie co. Okej, okay. To wygląda lepiej, w sensie to cały background i to, gdzie to nagrywają, lepiej niż się spodziewałem. No bo wyobraźcie sobie, że tak, możesz iść do gołców, ludzie raczej wiedzieli, co to są gołcy i w ogóle, i nagle ktoś cię zaprasza do czegoś podobnego do gołców. To się spodziewasz, okej, też pewnie będzie jakaś willa, tylko po prostu troszeczkę mniejsza, może jakiś Team X czy coś, czy może jakiś po prostu większy dom, a tutaj do takiego czegoś cię zapraszają. Jak zjesz wszystkie, możesz przejść od razu, bez wahania. Wszystkie? O, twoje precelki będą jadły, serduszko. No. Fakt, że oni z precelków zrobili serduszko jest zabawne, ale coś mniej zabawnego to jest to, że ona to je. Jakby, nie wiem, może ja po prostu bym się brzydził tego. O! Nie, tutaj coś rozgrzać. No właśnie, nie, żeby kontuzji nie było, tu lędźwie plecy. Weź jeszcze jednego precelka, zjedz i masz to jak w bańce, w sensie następny etap. No ja muszę przejść, nie ma innej opcji. To ja cię nakarmię, może, a ty mnie, nie? Mega romantycznie, ale widzę, że to z gołców, czyli takie losowe totalnie akcje typu to, że ona chciała przysiad z nim zrobić, to tego nie brakuje, to fajnie. Przysiad mi się nie udał z czarem do pleca. Co? Oho, jakaś typiara zacenzurowana, więc musiała coś przypałowego zrobić, to na 100%. Ania do ruch. Co? Taka jest? To, o, zapałaś, dobrze. Ładne masz kryształy. Ojen, ja chyba zapomniałem, jak to jest oglądać gołcy, dawno takiego cringe'u nie czułem. Ja się tak postarałam, że specjalnie ubrałam bluzę NBA. Nie wiem. Okej, okay, może tak jak sądziłem, że gołcy to jest taki prymitywny content, tak samo. W sumie ostatnie ich odcinki, te, które w sumie zakończyły trochę to wszystko i negatywną opinię im dały, to w sumie tego akurat nie byłem fanem tej całej olimpiady, ale ogólnie odcinki, no nie, to był taki mój guilty pleasure i teraz czuję, że mi tego trochę brakowało, tego cringe'u, ale z drugiej strony odzwyczaiłem się bardzo od tego. A czemu z tyłu nie ma czaru? Beka. Nie, no słuchaj, fajnie, doceniam. To specjalnie dla ciebie. Pełno, fajnie. Co super, to jest piękne, fajne. Dziękuję ślicznie, że istniejecie i to tworzycie, naprawdę. Czara NBA, który idzie na randkę i daje pionę, bo typiara NBA bluzy dla niego założyła. To jest coś, co potrzebowałem w swoim życiu. Chcesz dotknąć mojego... kaloryfera, chcesz mojego dotknąć? Może potem, okej? Tak już poza kamerami. Etapach. Chcesz, żebym dotknęła twojego kaloryfera? Słuchaj, ja nie byłem dotykany bardzo dawno, bo jestem teraz samotny, więc w sumie to by było ciekawe, ale... Jedna rzecz, która też jest na plus póki co, że tak jak w gołcach wychodziło jakby to te dziewczyny, które przychodzą zazwyczaj wychodziły gorzej, to tutaj wychodzą na takie mądrzejsze i w ogóle, nie? Na przykład w gołcach to od razu, oj, kaloryfer, to już dotykam, o Jezus, Charo NBA, a teraz takie, może potem. A to właśnie Charo NBA bardziej na takiego błazna wychodzi, co wydaje mi się, że jest lepsze na pewno, nie? Że lepiej się to ogląda w sensie takim, że to nie są takie mega zesprowane dziewczyny warszawskie. Zaczęliśmy gadać o tej bliskości, tak trochę mi jej brakuje, nie? Ojejku. Chciałeś się przytulić, może... No oczywiście.
kolega, Czoro, jesteś taki hot po prostu. Ale ty kłamiesz, nie? Dlaczego? Mówisz szczerze. Czy te oczy mogą kłamać? Nie. Ona tam jest dla pieniędzy. To widać, to widać. No to przechodzisz dalej, nie? O, za NBA. Za NBA naprawdę to doceniam. To mnie przekonało w 100%, serio. Dziękuję. Przygotuj się. Na drugi ty się etap. Przygotuj. Dobra, więc tak, jakie było twoje pierwsze wrażenie? No słuchaj, marzyłam o tym od zawsze, żeby spotkać Czora. No i o to mi chodzi, że widać, że taki sarkazm jest trochę, taka ironia fajna i w ogóle, i że to dla beki po prostu tam przychodzą do tego programu, a nie, bo są zdesperowane i chcą atencji jakiejkolwiek. Co jest? Co się dzieje? Poczekaj, co jest? Siowano, sorry, cześć, upaś. Ja tutaj nocowałem, przepraszam. Mieliśmy wczoraj upojną noc, słuchaj. No i to mnie jakoś bardziej bawi niż to, że na przykład Ulfik się przebrał za kobietę do Bogzyla. Nie wiem, jakoś jest bardziej zabawne. Czaro. Sorry, ja przyszedłem sprawy, czaisz? Ja byłem 2 lata z tą samą dziewczyną. A to długo, ja więc, byłam pół więc ja tak jakby to są moje pierwsze randki, to też jest tak, wiesz, inaczej. A jakieś brzuszki robisz? Jakieś ćwiczenia, jakaś siłownia? Nie mam czasu, bo pracuję, uczę się. Co to jest za twarz? Tak randek chyba na pewno się nie robi, nie? Że masz szok, że ktoś nie robi brzuszków i siłowni. O nie, jak ludzie mogą nie chodzić na siłownię? I jeszcze powiem, że ją odrzuci, dlatego że nie chodzi na siłownię. Jeździłam konno. Ale to taki poranny rozruch, na przykład 5-minutowy, to też jest spoko. Zamiast, wiesz, odpalić telefon, wejść na Instagrama, tutaj obczaić swojego crusha, czyli mnie, mogłabyś wejść na łóżko, zejść z łóżka i zrobić parę pompeczek albo brzuszków, nie? Nie, no nie, typiera przyszła randka, dostaje takie pseudo-coachowe. No, siedzisz bezużytecznie na kiblu, powinieneś robić przysiady na kiblu. No, ale wyglądasz na starszą, a ja wyglądam na młodszego. Nie wyglądasz na młodszego. No, troszeczkę wyglądam, jak się ogolę tego. Czy nie? Nie, dalej nie. No, to jest chyba pierwsza zasada chodzenia na randki. Że nawet nie na randki, po prostu interakcji z kobietą, że się jej nie pyta o wiek. To jest chyba pierwsza złota zasada z tego, co kojarzę jeszcze. A on się nawet nie pyta o wiek. Może źle zrozumiał w sumie instrukcję i po prostu jej powiedział wprost, że no, wyglądasz starzej niż ja. Ja myślę, że jest coś takiego jak soulmate i my raczej nie jesteśmy soulmate. Ale wszystkiego dobrego ci życzę. No nie jesteś mój soulmate, bo nie robisz brzuszków. Jak ty możesz siedzieć na TikToku, a nie robić brzuszków? Halo, zejdź z tego YouTube'a, widzu. Idź robić brzuszki. Ja doceniam to, że nie chcesz mieć dzieci teraz, to spoko. Żeby być szczęśliwe w dorosłym życiu, w domu. No dobra, idziesz. What the fuck, Czarek? Doceniam to, że nie chcesz mieć dzieci teraz? Nie rozumiem tej interakcji. Oni musieli coś wyciąć, nie wiem. Kazać mu chyba do ucha to powiedzieć, bo to jest tak losowe. No, odrzucasz typiarę, no to powiedz jej coś miłego. Coś miłego. No, doceniam to, że nie chcesz mieć dzieci. Mam wrażenie, że się tak kompromituje, że to chuj. No, to chyba nie jest wrażenie, ale wydaje mi się, że jest takie założenie, wchodząc na ten program, że idziesz tam się skompromitować. Co prawda, na przykład taka walka na fejmie, to jest to samo tak naprawdę, więc już przez to przechodziłeś, tylko tam ci płacili. Teraz tak czy nie? Tak. Czyli dobra, no to chciałem ci powierzyć to w twoje ręce, czy cię wybieram, czy nie, i ty odpowiedziałaś tak, bo jednocześnie mogłaś się zgodzić na coś powalonego, ale przechodzisz dalej. Jesteś skorpionem, zobaczymy, co z ciebie będzie, słuchaj. Czaro NBA, jaki cwaniak i w ogóle Zodiakara, tego się nie spodziewałem sobie po Czaro NBA. Zacznie tego, robić pompki nagle tak z dupy. No tak chyba pompki do końca nie wyglądają, no ale tutaj mamy panią z cenzurą na twarzy, więc tutaj na pewno będzie interesująco. A jak ogólnie dzień, piątek dzisiaj, jakiś plan na weekend? Nie, planów to nie mam, przyjechałam tutaj naprawdę aż z Poznania, ci powiem. To bo oni to chyba w Warszawie nagrywali i ona specjalnie z Poznania do Warszawy pojechała, żeby pójść na randkę. Jeszcze nie w Gołcach, tylko na kanale Davida z Czaro NBA. Nie, no nie mogę. Ja się nie dziwię, że ona ma zacenzurowaną twarz. Mi też było wstyd w sumie. Zapytaj, czy chciałaby drwala z twoim dodatkiem serowym. Za parę dni będzie drwal z żurawiną, z tego co słyszałem. I mają też jedną niespodziankę. I jak ty myślisz, czy to będzie dobre taki drwal z serem ode mnie?
Jak ja się dawno za głowę nie łapałem tak mocno. Co to w ogóle jest? Przyjeżdżasz do Poznania, żeby zaoferował ci Drwala ze swoim serem czaro MBA w jakimś, nie wiem, domku letniskowym. No nie, no to... Ale co to jest? Co to jest? Fajna rzecz. Ej, czaro MBA jest idealną osobą, że tutaj występowała, naprawdę. Chłop zwraca uwagę na buty w tak niezręczny sposób i mówi, że są fajne też w tak niezręczny sposób, że ja nawet nie wiedziałem, że tak można. Podobają ci się czyjeś buty? Zamiast powiedzieć, ej, fajne masz buty, w sumie bardzo mi się podobają, też lubię Jordany czy coś, to no, o, co to jest, fajna rzecz. Dobra, zapytaj się, czy się zabezpiecza i koniec rozmowy, tak czy nie? No zabezpieczasz się? Cim wierzy, co chodzi. No, tak, zabezpieczam się. Oczywiście dzieci nie chcę jeszcze mieć. No. Jestem za młoda na dzieci. Sami jesteśmy dziećmi jeszcze, nie? No właśnie. Ja nie wiem, nie wiedziałem, czy wam to dać, czy wam to wyciąć w sumie, ale w sumie dałem wam, żebyście mieli kontekst jakiś tego, jak ta konwersacja wyglądała i dlaczego ona może chciała blura. Dajcie znać w komentarzu, czy następnym razem takie coś wyciąć, czy nie. Przepraszam cię bardzo. No ale niestety... Dobra, chodź. Przytulić się? No tak, na pierwszej randce. Muszę cię niestety dać na nie. Okej, okay, w porządku. Ale pamiętaj tylko, że to jest tylko gra. I że cię szanuję, bo nie chcesz mieć dzieci. Nie możesz jej mówić, że to tylko gra, jak prawdopodobnie nie zapłacili. Ona po prostu tam chciała z własnej woli wystąpić. Przyjechała z Poznania, chłop jej daje nie, w sumie na drugą część nawet się nie załapie, więc czasu antenowego ma mniej, więc się nawet nie opłacało do tego Warszawy jechać z Poznania. A chłop jej mówi, że to tylko gra, nie przejmuj się. No, był bardzo dziwny, naprawdę. Dziwny człowiek. Ciekawe, czy mój chłopak na to. A, bo ty masz chłopaka? Ało. Ona przyjechała z Poznania, żeby mieć randkę z czaro MBA, a ma chłopaka jeszcze. No na pewno cię nie rozpoznają. Po tym jak słychać twój głos, widać twój ubiór, wiadomo, że z Poznania jesteś. To jak zablurowali twoją twarz, to nie rozpozna przykład twój chłopak oglądając to, że to jesteś ty lub twoi znajomi i mu nie powiedzą, no. Ja romansów nie mogę czytać, bo ja się nie mogę skupić na romansach. Wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Bo byś w stanie mnie rozgryźć? Nie wiem o co chodzi, byczku. Jak powiem ci, że cię przytuliłem i nie poczułem nic takiego. No nie gadaj, to trzeba się jeszcze raz przytulić, bo tak... Nie, weź tą walizę i pakuj walizę, po prostu. Łamiesz mi serce. Nie, to ja nie chcę łamać serca. No chcę walizę zostawić u ciebie. Walizę u mnie? Ja widzę czaro MBA w takich trudnych sprawach, czy tam w szpitalu, czy coś takiego, no. Bo tutaj był... Bo przez chwilę poczułem się jak Naruciak, nie? Parę butów i znaczy dwa kolory. Ja się czuję zręcznie. Dlaczego? Bo mnie onieśmielasz troszeczkę. Ja? Nie sądziłam, że aż tak się będę stresować. Spokojnie, byczku. Ja żartowałem z tym, że on powie byczku do jednej z tych dziewczyn, ale on mówi byczku i klepie ją, no spokojnie byczku, co? On wie o tym, że jest na randkach, czy to jakaś pogawędka tylko? Aha, okay. To jest tajna recepta, bo... Budyżet WR mogę cię nauczyć. Czego jeszcze raz? Budyżet WR. Wychowanie do życia w Wychowanie rodzinie? Do życia w trójkącie. W rodzinie. Uj, znowu już mi się powaliło, nie to. O, jak ja się cieszę, że już jest blisko. Końca jest blisko? A gdzie drugi etap? Oni tak szybko ten drugi etap zrobili? Czekaj! Może być ciekawie przechodzić dalej. O, dzięki! Pozdro. Ale masz zimną łapę, miota nim jak szatan! Co jest? Czy ona mu liścia sprzedała? O co tu chodzi? Losowo? Znaczy, nie wiem, cały ten film po prostu ja nie wiem co się dzieje, ale to, że ona mu liścia sprzedała po tym jak rękę mu podała, że przychodzi dalej, super, nie wiem. Wygląda jak Devil, zachowuje się jak Devil, ale jest spoko. Aha. Faktycznie będzie zabawnie z tą panią w drugim etapie. Widzowie, dziękuję za oglądanie pierwszej części randek z czaro NBA. Nie, czemu wy ten błąd gołtowski popełniacie? Już mogliście 40-minutowy odcinek wrzucić, a nie wy na dwie części robicie. W sensie ja nie powiem narzekać, no bo będę miał kontent na dwa dni, ale nie, to nie o to chodzi. Jako widz to jest tragiczne po prostu, że jesteś już coś zainwestowany, no i prędzej zapomnisz o tym lub nie będziesz czuł takich emocji jak teraz. Bez sensu te dwa etapy. Zawsze to mówiłem w gołcach i teraz też to będę mówił. A wiem, że to może logistycznie bardziej im działa, no ale cóż. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, na końcu widzimy się jutro. Na razie, widzu.